Witaj bracie, w czwartek, 16 lutego. W pierwszym czytaniu usłyszymy o błogosławieństwie i przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem. Zwróćmy uwagę na pojawiający się w tym fragmencie motyw krwi. Z Księgi Rodzaju. Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc im: bądźcie płodni, mnóżcie się i napełniajcie ziemię. Niech się was boją i lękają wszelkie zwierzęta na ziemi, ptaki powietrzne, wszystko, co pełza po ziemi oraz wszystkie ryby w morzu. Daję wam władzę nad nimi. Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem, podobnie jak rośliny zielone. Wszystko to wam daję. Nie będziecie jedynie jeść mięsa, w którym jest krew. Zażądam krwi za wasze życie. Zażądam jej zarówno od każdego zwierzęcia, jak i od człowieka. Za życie brata zażądam krwi od człowieka. Kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana jego krew, bo na swój obraz Bóg stworzył człowieka. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się, zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Potem Bóg rzekł do Noego i jego synów: oto ja zawieram moje przymierze z wami, a po was z waszym potomstwem i z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem i bydłem oraz z wszelkim zwierzęciem spośród tych, które wyszły z arki. Ustanawiam więc moje przymierze z wami. Żadna istota cielesna nie będzie już wyniszczona wodami potopu. Nie będzie już więcej potopu, który miałby spustoszyć ziemię. I Bóg rzekł: oto znak przymierza, który kładę między mną i wami i między wszelką istotą żywą, która jest z wami, dla wszystkich przyszłych pokoleń. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem między mną a ziemią. Opowiadanie o potopie nawiązuje do opisu stworzenia. Wspólny motyw to na przykład błogosławieństwo: bądźcie płodni, mnóżcie się. Ale są też znamienne różnice. W raju zwierzęta miały być poddane człowiekowi, ale nie było mowy o zabijaniu. Człowiek odżywiał się roślinami. Po potopie nie powraca pierwotna harmonia. Zaraz po wyjściu z arki Noe składa ofiary ze zwierząt. Taka jest kondycja ludzkości. A Bóg jest realistą. Bierze pod uwagę to, w jakim jesteśmy miejscu i na tym buduje. Stopniowo przemienia. Rzeczywistość, która oznacza dysharmonię, która jest skutkiem grzechu, tę rzeczywistość Bóg przemienia w narzędzie zbawienia. Weźmy przykład krwi. Nie wolno było spożywać krwi, bo uważano, że krew jest siedliskiem życia. To przekonanie może nam wiele wyjaśnić. Krew baranka w Egipcie ratuje od śmierci. Krew baranka Chrystusa ratuje od śmierci. Krew baranka Chrystusa w Eucharystii staje się napojem, a więc daje życie. Bóg ze śmierci wyprowadza życie. Przywraca w ten sposób pierwotną harmonię, a nawet daje wiele więcej. W Ewangelii spotkamy oczywiście Jezusa, ale też przy okazji Piotra. Najpierw w blasku chwały, a zaraz potem w cieniu niesławy. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się wraz ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W czasie drogi pytał uczniów: co mówią ludzie? Kim według nich jestem? Oni mu odpowiedzieli: mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że jednym z proroków. On ich zapytał: a według was kim jestem? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Chrystusem. Wówczas nakazał im, aby nikomu o nim nie mówili. Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, że zostanie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął go na bok i stanowczo go upominał. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów skarcił Piotra: szatanie, odejdź ode mnie, bo nie myślisz po Bożemu,
ale po ludzku. Bo przecież każdy ma z nas kawałek cienia, śpiewał Grzegorz Turnał. Piotr w dzisiejszej Ewangelii ma wyjątkowo dobry moment. Wyznaje w Jezusie Mesjasza. A ewangelista Mateusz w paralelnym fragmencie nawet dodaje opis powierzenia Piotrowi władzy w kościele. A już za chwilę Piotr wykazuje się takim niezrozumieniem Jezusa, że zostaje nazwany szatanem. Trochę dla złagodzenia wydźwięku tego słowa, szatan w pierwotnym znaczeniu oznacza po prostu przeciwnika, przeszkodę. Piotr jest karcony za to, że staje Jezusowi na przeszkodzie w realizacji jego misji. Piotr jest mi bardzo bliski w tej historii. Miewam swoje dobre momenty, a za chwilę robię głupstwa. Myślę, że istotne jest to, żeby poddać Jezusowi swoje myślenie. Niech je przemienia, tak jak przemieniał myślenie Piotra. Ewangelia dzisiejsza stawia mi pytanie o moją podatność na prowadzenie, na przemianę myślenia. A jak to, bracie, wygląda u ciebie? Na początku marca organizujemy Drogę Lwa. Jest to 3-dniowe wydarzenie skierowane do mężczyzn, którzy czują potrzebę zmiany w swoim życiu i nie do końca wiedzą, co mogliby zmienić. Może gdzieś utknęli w codziennych obowiązkach, a może są przekonani, że na nic więcej nie zasługują od życia. Chcemy ci to pokazać, żebyś mógł odkryć to, co jest przeszkodą u ciebie i zaczął to zmieniać. Zapisz się i sprawdź w ciągu 3 dni, ile możesz więcej zrobić dla siebie, a tym samym dla swoich bliskich. Przyjedź do Warszawy w piątek 3 marca na 9 i wyjedź będąc bardziej sobą w niedzielę 5 marca po południu. Informacje i zapisy na stronie www.drogalwa.pl. Doświadczyłem Boga w tych właśnie ludziach. Nie miałem takiego towarzystwa wokół siebie, uważałem, że no nie wiem, może jestem wyjątkiem jakimś takim, że tylko mnie tak życie przekopało. Dla mnie takim odkryciem na drodze lwa było doświadczenie braterstwa.